Siemanko, z tej strony Dark Krzyż. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek. Już mi się udało zagrać, w sumie za drugim razem i to było strasznie dziwne. Ale jednak dzisiaj nagrywam trzy odcinki, nie wiem czy uda mi się dzisiaj je wstawić. Ale... jest okej. Okay. Jak na razie. Może dzisiaj sobie odpuszczę z tej skani filmik, bo... no bo po prostu mi się nie chce za bardzo ten... Teraz Wam pokażę, jak dojechać do Marine Temple. Co za ten katar, ale cały czas go niestety, ale mam. I to jest... nie wiem dlaczego. Przecież jest zima. Lato. Trochę sfejlowały, ale nieważne. Tak, tutaj Wam pokazałem od razu, jak dostałem ten klocuszek, bo to tam Wy musicie po prostu idealnie to też zagrać. I po prostu tyle z tego. Fajnie, bo tutaj nie ma tych lokomotywek, które by mi przeszkadzały w wjeżdżeniu. Wait, what? Co tutaj robi? Nie wiem, co on tutaj będzie robił, ale w razie czego z nim pogadamy. Tak chyba nawet będzie krócej. Gazować do dechy. To jakby się ktoś pytał, to musicie zaświecić takie kulki. Zaraz one wam się tam ukażą. Tam gdzie zapisywałem te cyferki i one muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności. Wiecie co, ja zmienię ten road. Jakbym miał statek, tak jak w Spirit Tracksie, to bym popłynął sobie na przykład po środku morza, a nie musiałbym jechać po torach. Tak ja to oczywiście sobie zrobię. Tutaj trzeba zatrąbić pociągiem, żeby się zaświeciła taka kulka. Znaczy takie trzy kulki w sumie. O, zajączek. Dobra, o widzicie ta kulka. I teraz po kolei, później musi się druga zaświecić, która jest, zaraz wam pokażę gdzie, tutaj. I później trzecia już przy samym wjeździe do templu, Marine Temple. Bo tam jest straszliwie trudny boss, ja go zawsze nie lubię pokonywać. W Marine Temple. To jest, moim zdaniem to jest najtrudniejszy boss z tej gry. Oprócz Malladusa, czyli tego Demon Kinga. Dlaczego jak... O ja... Co ja zrobiłem? Tutaj się potem bije z bossem i to jest fajne. Na tej arence, co tutaj jest. Jakby się ktoś pyta. Jak jadę po tym landzie, to zawsze mam wrażenie, że... Nie! To zawsze mam wrażenie, że bardzo wolno jadę przez tą wodę. Praktycznie nie przesuwającą się. Albo raczej przez fale, które się poruszają w tym kierunku, w którym ja się poruszam. I o, patrzcie, kolejna tam jest kula. Tak, i teraz już prosto do celu jedziemy.
No naprawdę, gdzie oni są? No ale poczekajcie chwilę. Ja się nie przygotowałem, żeby z wami walczyć. O, tam jeszcze jest. Właśnie w to strzelam. Ciekawe, czy to na armatę też reaguje. Teraz sprawdzimy. Nie reaguje, czy trzeba zatrąbić po prostu. I teraz zobaczcie, co się stanie. Mamy epicką rybkę. Teraz jej wjedziemy do gardła. Zawsze mnie rozwala ta kulka wokół Linka. O, patrzcie, jakie fajne mam strzały. Nie. Ta ośmiornica w sumie nic nie robi, tylko przeszkadza, bo... O, ale przeskilowałem teraz. Dlatego tak na okrętkę jadę, bo zaraz wam pokażę, co się pojawi, jak... Patrzcie, rybki reagują na trąbienie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie wiem. Oj, sorry. Nie, one... Tak, i one przypływają do mnie jak trąbie. Teraz uciekły przez tą głupią ośmiornicę. No jakim cudem to przeleciało? O, ale ładnie. Tak, teraz się nie przestraszcie za parę tam momencików. Dlatego jedźcie na okrętkę, nigdy nie jedźcie w tę stronę, tylko prosto. Właśnie dlatego. Denerwują mnie te same naprowadzające ciuchcie. Chociaż one są tak szybkie jak ja, ale za to dokładnie jadą za mnie. Za mną. Jest. Sorry za to. Tutaj to obojętnie, czy pojedziecie prosto, czy w prawo. Jeszcze lepiej. Tak i teraz jest zawsze z tym kłopot, żeby się nie rozbić, bo tak to jest kiepsko. Prosto, nie. No nie. Dobra, może zdążę przed nią. Nie, bo ja się nie chcę zderzyć, bo ja marnuję odcinek. Ale nie, zdążę, zdążę na pewno. Byle tylko ta ciuchcia za mną nie pojechała, bo będziemy mieli spory kłopot. Nie! O ja, ale pech. Tak, i co ja teraz mam zrobić? Strzelać mu, jedynie mogę. Dobra, nie obchodzi mnie to, że mi nie zachlapie. Już dwie mnie gonią. Szlak, szlak, szlak. Ale nie, dobra. Ta już zaraz skręci. Czyli nie ma problemu.
Chłodź, czemu tam to zakręciło? No kurczę. Ciekawe jak one się mogą minąć. One by się zderzyły i się same porozwalały. What? Ale te samonaprowadzające ciuchcie nie są aż takie groźne, dlatego że one są nie aż takie szybkie jak te. Chociaż no zależy też od sytuacji. Pierwszy raz jak ja jechałem, to tak się przestraszyłem, jak one mnie zaczęły gonić. Okej. Zaraz, my już mamy wszystkie piosenki, no bo tak sprawdziłem tylko. Dobra, ja wam tyle chciałem pokazać w tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i możecie napisać jakiś fajny komentarz. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!